Szanowni Państwo, witam Państwa na konferencji prasowej zorganizowanej w związku z naszą akcją 770 miliardów złotych dla polskich rodzin, ale program, o którym chcemy mówić, to Krajowy Plan Odbudowy, który chcemy przyjąć, dlatego 4 maja zorganizowane zostało specjalne posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej, które ma na celu przyjąć ustawę dotyczącą tego właśnie programu. Szanowni Państwo, jak się okazuje, wiele zawirowań politycznych z tym programem powstało. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią proeuropejską i stara się przede wszystkim o to, aby do Polaków, do naszej ojczyzny trafiły ogromne środki z Krajowego Programu Odbudowy. Te środki dzielą się na dwie części. Część dotacyjna, czyli ta bezzwrotna, oraz część pożyczkowa. Będziemy korzystać z jednej i z drugiej części. Środki będą przeznaczone na różne cele, od szpitali zaczynając. Dziś jesteśmy przed szpitalem w Turku, gdzie przeznaczone zostały w ostatnich latach dzięki staraniom pana starosty, rady powiatu tureckiego, radnych na czele z panem przewodniczącym rady powiatu, ogromne środki, ale tych pieniędzy na ten szpital tu i w innych miejscach w Polsce może być jeszcze więcej. Potrzeba nam tylko przyjąć Krajowy Plan Odbudowy i myślę, że stanie się to we wtorek. Szanowni Państwo, cały ten program wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Najpierw z odpowiedzialnością za przyszłość naszej ojczyzny, za dobrobyt Polaków, a potem z odpowiedzialnością za całą Europę. I to nie są słowa nad wyraz, bo jak wiemy, we wszystkich krajach skupionych w Unii Europejskiej ten program musi być przyjęty i potrzebna jest tutaj jednomyślność. Niektóre partie, tak jak Platforma Obywatelska, nie chcą przyjąć tego programu. Widzimy, jakie zawirowanie w związku z tym, że program ma być przyjęty, jest na scenie politycznej. No, okazuje się, że dla niektórych przyszłość naszej ojczyzny, dobrobyt Polaków jest mniej ważny od doraźnych celów politycznych. Chodzi tylko o walkę, o zamęt. Prawo i Sprawiedliwość pracuje dla wszystkich Polaków. Te pieniądze to nie jest jakiś interes partyjny, bez względu na to, czy ktoś wspiera. Tak samo jak przy tarczach, które dawaliśmy, przeznaczaliśmy na ratowanie gospodarki, bez względu na to, czy ktoś wspiera PiS, czy Platformę Obywatelską, czy PSL, czy jest bezpartyjny, czy inne partie, te środki będą służyły przecież wszystkim. I o to tutaj chodzi. To nie jest żadne działanie polityczne, partyjne, ale działanie na rzecz rozwoju naszej ojczyzny. I dlatego też apeluję z tego miejsca do wszystkich posłów, najpierw z naszego regionu, aby podnieśli rękę, aby zdecydowali się zagłosować za tym dobrym dla naszego kraju planem, za tym dobrym projektem. Apeluję też do wszystkich niezdecydowanych posłów w całym kraju, aby poparli Krajowy Plan Odbudowy, bo nie liczy tu się interes polityczny, a liczy się przyszłość Polski. Dlatego też organizujemy tego typu akcje. Środki, jak powiedziałem, pójdą na różne cele, będą przeznaczone na szpitale, ale głównie na stworzenie odporności naszej gospodarki na takie kryzysy, z jakim dotknęliśmy się teraz. Myślę tu o kryzysie COVID-19. Będą te środki, mnie jako wiceministrowi rolnictwa trzeba o tym powiedzieć, na rolnictwo, na przetwórstwo, na rolnictwo precyzyjne, ale także na obszary wiejskie, na cyfryzację wsi, na likwidację białych plam internetowych, na docieplenia, termomodernizację szkół, na opiekę nad małym dzieckiem. Wszystkie te pieniądze zawarte są w Krajowym Planie Odbudowy, ale skorzystają też samorządy. Mnóstwo środków pójdzie do samorządów, czy choćby na kanalizację, na doprowadzenie
wody, na cyfryzację. Tych pieniędzy jest mnóstwo i nie możemy sobie pozwolić na to, aby z nich nie skorzystać. Szanowni Państwo, ten plan to plan podobny do planu Marshalla, który był wprowadzony zaraz po II wojnie światowej. Dlatego też rząd Rzeczypospolitej pod przewodnictwem pana premiera Morawieckiego tak bardzo starał się w procesie negocjacyjnym, aby takie właśnie kwoty wynegocjować i to się udało. Dziś dziwi nas, że ci, którzy mienią się Europejczykami, którzy odżegnują innych od czci i wiary, nie chcą tego projektu, tego planu przyjąć. Ja chcę przypomnieć, że konsultacje trwały wiele tygodni. Kto tylko chciał, mógł zgłosić swoje uwagi. Te uwagi były rozpatrywane przez Ministerstwo Rozwoju. Zgłaszały je różne organizacje. Ja sam dyskutowałem na temat Krajowego Planu Odbudowy i na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie, ale także z organizacjami samorządów, między innymi z organizacjami małych gmin i miast, korporacjami samorządowymi. Bardzo dużo na ten temat rozmawialiśmy i te negocjacje trwały. No niestety niektórzy nie trwały, niestety niektórzy nie chcieli wziąć w nich udziału, a dziś nie chcą tego projektu poprzeć. Mają jeszcze chwilę do namysłu. Mam nadzieję, że ten projekt zostanie poparty przez ogromną większość posłów zasiadających w naszym Sejmie, bo to jest polska racja stanu, bo to jest przyszłość naszej ojczyzny, bo to jest przyszłość naszych rodaków. Wiele z tych środków trafi zapewne do powiatu tureckiego i w związku z tym chciałbym też, aby parę słów na ten temat powiedział obecny z nami pan starosta. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, ja na początku 6 kadencji powiatu tureckiego powiedziałem, że priorytetem dla zarządu samorządu powiatu tureckiego będzie służba zdrowia. Dlatego to nie jest przypadek, że za moimi plecami jest nasz szpital powiatowy. Jestem głęboko przekonany, tak jak pozyskaliśmy już ponad 18,5 miliona złotych środków zewnętrznych na nasz szpital, tak liczę, że z tych ogromnych pieniędzy, z tych 770 miliardów złotych, też znaczna część będzie służyć właśnie naszemu szpitalowi, żeby usprzętawiać ten szpital, żeby dokonać już całkowitych remontów. Ja na to bardzo liczę, ale to przecież musimy pamiętać, że te środki to nie tylko służba zdrowia, to jest infrastruktura drogowa, to jest oświata, edukacja, energetyka, środowisko, praktycznie wszystkie dziedziny życia naszych Polek i Polaków, z województw, z powiatów, z każdej gminy i też ogromnie liczę, że te niesnaski polityczne pójdą, barwy polityczne pójdą na bok, bo przecież tak jak to pan minister powiedział, te ogromne środki, z tych ogromnych środków będą korzystać wszyscy Polacy naszego pięknego kraju i bardzo liczę, że we wtorek, tak panie ministrze, będzie na tym głosowanie. Dziękuję bardzo.